again. Try that. For sure? Yeah, yeah, yeah. Okay. 1, 2, 3, go. Good? Good, yes. Very salty. Like the sea. Yeah. Yeah. Słone, całkiem dobre i trochę jak krewetka, a trochę jak, jak to się nazywa? Ostrygi. Nie, nie ostrygi, te co żyją. Małże? Małże, małże. Thank you. Very good, thanks. Mamy ducha. Tak, Ula wie, Ula opowie później. To znaczy nie to, że Ula wie, że faktycznie coś słychać, Damian też słyszał. Mhm. Ty też. Ja nie wierzę, że był to duch, ale coś chodziło. Mm. Coś, czego nie widać i słychać. I nie jest szczurem. I takie ludzkie kroki. Stałaś do ducha. I chciałaś sprawdzić, co robi? I co? No i uciekł do ciebie do pokoju. Tego zadaniego. Jak to dobrze, nie wierzysz w duchy, bo przynajmniej kiedy są u ciebie w pokoju, to się ich nie boisz. Nawet o nich nie wiesz. Ale wiesz, ja sama tam na górze. Ja tutaj nie mam do czynienia, jak słyszysz kroki, no to... No tak, to wtedy myślisz, że budynek pracuje. No nie, jakbyś to słyszał, byś nie myślał, że budynek pracuje, no. Jestem w sklepie pewnej pani, którą niedawno poznałem i pozwoliła mi tutaj zacząć wideo, bo na zewnątrz wieje wiatr i byłyby szumy tutaj, więc postanowiłem, że zacznę wideo w sklepie i wam troszeczkę pokażę ten sklep. Takie małe, lokalne community filipińskie i... No i tyle w sumie. Oni żyją tak właśnie w komunach. Rodziny żyją w komunach. Jest dom przy domu przy domu. Tutaj akurat w tym community są 4 domy. I w tych 4 domach mieszka rodzina. Ciotki, kuzyny, kuzynki i babcie i tak dalej. Także to jest bardzo fajne. No i tyle. Pokażę wam ten sklep i to community. Pieprz. To są jakieś liście, nie wiem czego. Liście też nie wiem czego. Na Filipinach bardzo dużo rzeczy jest sprzedawanych właśnie w takich małych opakowaniach, bo one są tanie i po prostu oni, żeby nie wydawać dużej ilości pieniędzy, których często nie mają, kupują sobie w bardzo małych opakowaniach. No i jak tutaj widzicie, bardzo często w takich sklepach śpią po prostu i to są ich zarówno biznesy, jak i miejsce zamieszkania. Także tutaj jest pokoik właścicielki. Tutaj jest kuchnia tego miejsca, czyli wychodząc stąd, z tego domu, przechodzimy tutaj, do tej kuchni. Tutaj można sobie coś ugotować. O, jakby druga część kuchni, czyli ta taka bardziej czysta. No i idziemy do ludzi, do community. Tylko ubiorę sandały. No tutaj jest bardzo dużo członków tej rodziny i prawie wszystkie osoby, które tutaj są, to jest rodzina. No i tyle. Okay, I will just show. Okay, teraz wszyscy są bardzo poważni i oficjalni, bo nagrywam wideo i się chyba trochę wstydzą, ale ogólnie to tutaj zupełnie wygląda ta atmosfera, kiedy nie nagrywam, ale kiedyś wam to pokażę. A tutaj pan sprzedaje sprzęty do karaoke? Sound system, it's solar panel. Ah, with the solar panel, yeah. Sound system. Okay. Great. Pan bardzo mocno reklamuje to radio. Jak widzieliście, żaróweczki można do niego również podłączyć. Tutaj akurat jest to przydatne czasami, bo są brownouty i takie radio może troszeczkę pomóc w oświetleniu rzeczywistości. Tańczy, i dance. Dance? I dance, yeah. Look, look, look. Look, she's going into the camera always. Tutaj siedzi na gimbalu i się rozgląda w tamtą stronę. Dobra zawodniczka, nie wiem czy to ona, czy on. No more shy, ha, ha, ha. Ten mały zwierzaczek, którego przed chwilą widzieliście, nazywa się Baing Baing. Czyli po prostu
dwa razy buying, kupuję. Po polsku jakby to przetłumaczyć z angielskiego, chociaż to wisajska nazwa, taki twist, to by było kupuję, kupuję. Puszczali latawiec i chciałem nagrać, a teraz się bawią w uciekanie. Mały pączek. Bea, it's me BJ. Oh, it's me BJ. Bea in nighttime. Bea. You can say Siema Leszczu. Siema Leszczu. Let's try. BJ. What? Siema Leszczu. Siema Leszczu? Yeah. Okay, is it to you? No widziałem. Siema Leszczu. Siema Leszczu. Okej, okay, on chciał mieć trochę fanów na YouTubie, więc to były jego... My nickname is... Bea. Bea. Bea, during night time. Yes, during night time. Okej, okay, przesyła pozdrowienia. Nia, tu Polish people. Hi. Sorry. This is my cousins, many cousins. This is Lerpinese, and this is Francis, this is Brandy, to and Romanos, and this is, what's your name? Mika. Mika. Dzieciaki udają, że mają też GoPro i gimbala. Właśnie wróciłem do domu, trochę poćwiczyłem i zwróciłem uwagę na jeden fakt. Niebo. To już jest drugi dzień, kiedy niebo jest tak mocno zachmurzone, a to oznacza tylko jedno. Sezon deszczowy się zbliża. Przez ostatnie 3 miesiące praktycznie non-stop świeciło słońce. Jeżeli były jakieś chmurki, to sobie gdzieś przelatywały. O, koło my tu mamy. Hej, Boże. Cześć, gadzina. Gdzie latałeś? To te chmurki, jeżeli były, to sobie po prostu przelatywały. Uważaj. A teraz niebo jest całe zachmurzone, tak jak widzicie. Oznaka jednego. Niedługo będą deszcze. Przez 3 miesiące nie padało, więc spoko. Definitywnie sezon deszczowy się zbliża. Zobaczymy, jaki będzie w tym roku.